Jako firma zajmujemy się wsparciem inżynierskim dla naszych klientów, projektem maszyn, automatyzacją procesów. Podnosimy bezpieczeństwo pracy w zakładach naszych klientów, jak również automatyzujemy linie, poprawiamy productivity oraz dbamy o to, aby klienci mieli zawsze dostępne części zamienne. I tutaj bardzo często pomaga nam inżynieria odwrotna, która pozwala odtwarzać produkty już pracujące w maszynach, po to, aby można zrobić części zamienne. Po wstępnej identyfikacji zagadnienia po stronie klienta cały projekt trafia bezpośrednio do działu projektowego. Tam zostaje przydzielony lider, inżynier prowadzący, osoba o najwyższych kompetencjach w naszej firmie, dopasowana bezpośrednio do danego zagadnienia. No i tutaj już inżynier, tak jakby od momentu opracowania wstępnej koncepcji do uruchomienia maszyny w miejscu docelowym, pracuje nad projektem razem z klientem. Jednym z takich ciekawszych projektów była tutaj współpraca z brytyjskim startupem, gdzie tworzyliśmy na rynek dalekowschodni, to był bodajże Dubaj, urządzenie, które miało monitorować parametry życiowe konia. Projekt był o tyle ciekawy, że tam aspekty techniczne musieliśmy łączyć z designem i aspektami estetycznymi całego urządzenia. W naszej pracy na co dzień używamy produktów Autodesk. Są to m.in. takie programy jak AutoCAD, Inventor Professional, Inventor Nastran oraz Vault Basic. Zakładając firmę, chciałem się skupić i chciałem używać oprogramowania rozpoznawanego przez moich klientów, jak również moich dostawców, które jest liczącym się oprogramowaniem w świecie inżynierii. Oprogramowanie, które zagwarantuje mi wachlarz narzędzi, które będę mógł użyć w swojej pracy. Tak do wizualizacji kontaktów z klientami, z podwykonawcami, ale również narzędzie, które pozwoli mi dokonywać wszelkiego rodzaju obliczeń, tak aby moi inżynierowie mogli testować, symulować swoje produkty, aby one potem mogły trafić do naszych klientów. W pracy z oprogramowaniem, oprócz samego oczywiście oprogramowania, jest również bardzo istotny aspekt techniczny. I tutaj również firma ProCAD zawsze nas wspiera przy wyborze sprzętu, monitorów, komputerów, stacji roboczych. Ostatnio przy migracji na nowy serwer całego oprogramowania, bo bardzo ważne jest, aby w takiej firmie jak nasza dane były naszych klientów bezpieczne. Oprogramowanie się zmienia, wymagania się zmieniają naszych klientów i rynku. W związku z tym również bardzo często korzystamy ze szkoleń i tutaj jak najbardziej również nasi pracownicy mogą liczyć na ProCAD jako powiedzmy tą jednostkę szkolącą. Oprogramowanie Autodesk pozwoliło nam sprostać wyzwaniom rynku. I tu mam na myśli wyzwaniom polegającym na tym, aby obniżyć koszty wytworzonego produktu, ograniczyć błędy wynikające z powstające tak naprawdę w czasie projektowania. To oprogramowanie również pozwoliło skrócić czas od pomysłu do realizacji.